Na górze słońce, na dole trawa. Witam was, jak jem parlama. To było wspaniałe, prawda? Ścinaj mi. Nie, 120 FPS-ów to nie ścina. PC Master, że jest na nie konsolowy plebs jakiś. Nawet nie ma 5 FPS-ów. Dobrze są, ale... ale cicho tam. Ja tego creepera zabiłem już, tak? Tak, ale... O, żelazo ja tutaj dawałem. Pamiętam już tego. Tu. Tu. Jest. 64. To żelazo to trzeba zrobić. I przydałoby się gdzieś pójść może. Tylko nie wiem gdzie. Do kopalni jakiej? Tak, do kopalni mi się wydaje. I jeszcze nie będę podróżować. Tyle powiem. Bo w sumie na razie to mój pierwszy dom robię. Który jest tylko takim jakby zewnętrzną częścią czegoś większego. W ogóle powiem, że to co mnie zastanawia w grach, to to, że drzwi zwykle otwierają się we wszystkie strony. W Minecraftcie tak nie ma. Ale w takim, nie wiem, no w innych grach chodzisz, otwierasz w tą stronę, zamykasz, zamykasz, wychodzisz, otwierasz w inną stronę. To jest logiczne! Ale okej, crafting table. A tam jest ten crafting. Ten będzie moim podręcznym może. A może tutaj coś zrobię. A już kilofa zrobię jednego. Żelazny się przyda. Plus może dwa kamienne. Albo nie. Siekierkę. Siekierkę też mi się przyda. No i jest gitys. Majonez. Ale śmieszne. Okej, teraz jak ten dom zbudować u góry? Okej, chyba wiemy. To będzie dosyć prosty typ budowla. Tylko będę musiał schodkami. Albo półpłytka... Nie, schodami. Takie proste typowy dach. Czyli nie pamiętam, czy tutaj były jeszcze schodki w starych wersjach. Nie były, powinny być. A nie, źle to zrobiłem, bo to jest stara wersja i... No właśnie. A ja nie chcę takiego innego typu dachu. Bo w starych wersjach nie ma takich schodków, że tutaj są. Więc może półpłytkami to zrobię. To... A nie, to jest... A, to nie ma półpłytek chyba jeszcze. Dobrze mówię? Z kamienia? Tak, są z kamienia. No właśnie, z kamienia to tak średnio bym powiedział, żeby tutaj pasowało. A chociaż może... Nie, nie, nie. Nie ma co, nie pasuje dla mnie. No co, może zostawię tak. Nie wygląda tak źle jak dla mnie. Ale mogę tam dać te... półpłytki. Dla mnie to pasuje. I się noc nawet zbliża. Okej. To dam tutaj. Trochę posegreguję. Z mało kamienia. Oczywiście, jak zawsze. Wydaje mi się, że... Zmienię to trochę. Ale to pochodni nie ma w ogóle. Ale bieda! Gorzej niż w Polsce. Ale w tej Polsce sprzed iluś tam lat, bo kiedyś tam nie było światła takiego. Co myślicie, kiedyś pochodnie płynęło w domach? Tak nie było. Ja się boję wychodzić teraz. Największym problemem jest to, że tutaj... No właśnie, nie ma... światła.
pęknie. To prawdy. Okej, to będzie niżej. Czy na pewno nie będę miał widoku stąd, ale nie, pasuje mi to. Jakoś mi tam pasuje. Będzie taki odrębny klimat, powiedzmy. Chociaż... Wiem jak to zrobię, tylko to muszę dać wyżej teraz. Tutaj. Oj, takie coś bym zrobił. O! Looks good. Tam są te śmiecie. Dobra, biegiem. Jeszcze to muszę szybko zakopać. Nie widzą mnie. Tylko czy... Ej, czy ja czegoś nie budowę pod ziemią przypadkiem? W sumie to może być... O, nie ma nic. Bo to creeper był! Dlatego tak. To chyba ma coś wspólnego ze sobą. Doprawdy. Oj, panie... Może jeszcze zrobię tak korytarze, tak... Znaczy niżej będą korytarze. Okej, to ja mam pomysł. Nie będę budował tego wielkiego kompleksu podziemnego pod moim domem, tylko pod moim domem zrobię przejście tutaj. I tu będzie ten taki kompleks, powiedzmy. Takie coś. Nie wiem, jak to zrobić. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A to podwójne. To musi być symetryczne. Czy też mogę zrobić A, tak najlepiej będzie. Okej, i drzwi zrobię. To będzie wspaniałe coś. To będzie piękne, mówię wam. Jeszcze będę mówić, że pan Lamod najlepszy budownik w Minecraftzie. Chyba w wersji Classic. Classic był fajny, to, by the way. Raz, dwa. Chociaż może tutaj robić... Nie, chcę takiej samej wielkości. I tu jest na... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To pięć mogę. Raz, dwa, trzy, cztery... Pięć. Piasek tam jest. To trochę problem w sumie. Taki leciutki. No większym problemem jest to, że nie mam w ogóle pochodni. Się mogą potwory spawnić. Zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, tu jest. Tu jest woda może? Aha. Muszę to potem znaleźć i zakopać jakoś. Mimo tak w całych ciemnościach tak pracować. Pięknie. Bardzo. Raz co? Nieważne. A co ja się boję, że to się coś pojawi i mi zabije? By to muszę domu szukać. To jeszcze w nocy. Ajajaj. Ten stary Minecraft to był trudniejszy. Kiedyś to było lepiej. Kiedyś to było trudno i w ogóle. Bo kiedyś nie było spawnu ustawiania. To debilu sobie nie używają łóżka, jak nie chcesz spawnu. A czy ten, no nieważne. Jakby bawią ludzie, którzy mówią, że kiedyś to było lepiej, kiedyś gry były ciekawsze, lepsze, miały więcej klimatu. Tak. Jakby Wiedźmin 3 powstał kiedyś. Wcześniej niż 2015. W ogóle, może nie wiecie, osoby, które mnie oglądają po raz pierwszy, Wiedźmin 3 to moja ulubiona gra. Tak tylko powiem, najlepsza.
też powiem, że nie wiem. Bo wiele osób przez sentyment mówi, że te gry były lepsze, a to nie jest prawda. Na przykład zobaczmy sobie na wiele starszych gier. Są starsze gry, które są nadal świetne i są starsze gry, które są takie sobie. Jak na te czasy. Mogę tutaj dać przykład Baldur's Gate 1, który no nie jest taki dobry. Teraz, kiedyś był świetny. Zapewne. Muszę potem wyjść w te dziury załatać piaskiem. Bo to będzie wszystko wyglądać. O nie. Ale mogę przez to widzieć tak w ogóle. Właśnie. Piasek daj. To było jakoś tak, że będę musiał troszkę... No, idealnie mam. Ach. Nie, nie. O, tam już było widać. Nie, nie mogę. Ale jak ktoś pamięta, to dało się tak właśnie zobaczyć. Tak, tak, tak fajnie. Ach, tego piasku tyle. Wiem, że cały już w ten... wytentyguję. Co ja... A przecież... A się dosyć nisko dokopał. A, bo tam była górka. To wiele wyjaśnia, szczerze mówiąc. Bardzo wiele. Wow, wow, wow. Tylko... Bo tu jest teraz ciemno bardzo. Jak się coś tutaj pojawi, to będzie źle. Dla mnie. W sumie nie mam łopaty. To będę musiał kopać ręką. Ha, zawsze można ręką. Ja bym chciał, żeby był taki Minecraft na lepszym silniku graficznym i z lepszą walką. Znaczy w nowych wersjach jakoś tak walkę zmienili, która jest no, nie polega na spamowaniu. Jest taka bardziej no lepsza, bo musi się atakować, się jakby ładuje atak, potem znowu. No i lepiej niż kiedyś, jak dla mnie. Kiedyś z potworami to było tak, że po prostu atakujesz go, cofasz się, atakujesz go. Chyba, że to szkieleta spamujesz bardziej, albo unikasz jakoś go. Stare dobre czasy. Kiedy się oglądało te najlepszych youtuberów jak Pan Lama. Nie, Pan Lama się jeszcze ogląda, to JJ Joker. O nie, on streamy robi, ale to co innego. Kiedyś to było lepiej za moich czasów. Najlepiej jak to mówi 15-latek. Czyli tak mam, a jeszcze tutaj. O, jest dzień. I mam serio dirtę? No mogę też to piask tym kamieniem zrobić. Teraz problem, bo tam jest pajączek. Aj, niestety pajączek. Tak, ja zdobyłem dwa tego. Chciałem węgla. Ale też będzie. Ja to lepiej zamknę dla bezpieczeństwa. To się pojawi 5 creeperów. Ja mam takie szczęście. Tutaj będzie creeper i mi wpadnie od razu. Hola. Ja sam wyskakuję jak najszybciej. Gdzież... Gdzie? Ej, czy to jest to, gdzie kopałem? Ej, to jest to... Nie, to nie jest to, gdzie kopałem. Tam był piasek. Teraz jak jest to... To tu? Nie. Tu? Co? Co? Ja muszę wejść... Tak, to jest... To jest dom. A teraz widzę. Jeszcze pajączka. Cześć. O, to śmiecił. W sumie mnie nie zaatakował, ale go zaatakuję już. Ale jestem zły. A mogę wędkę zrobić? Kto?
Kto to tak to zniszczył? Ja nie wierzę. Nie mam pojęcia. Jaki... To na pewno był Herobrine. Herobrine kiedyś i... Ciekawostka, co parę update'ów zawsze jest, że usunięto Herobrine'a w Minecraftie. To jest fajny taki smaczek. Okay, powiedzmy, że jest lepiej. Okej, okay, niech będzie. Mogę sobie dokończyć to. W ogóle jeszcze jeden odcinek i w piątym powinienem już zmienić wersję gry. Tak powiem. Będę to 4 odcinki zmieniał. Czyli co miesiąc w sumie. Mniej więcej. Okej, jest już tak mniej więcej okej. Wnętrze. Tylko tak. Tutaj trzeba zrobić przejście w dół. To będzie jakoś tam prowadziło tam. Tylko właśnie problem. Jakby to zrobić? Też problem, że nie mam pochodni. Ani węgla. Może tutaj gdzieś taki znajdę. Pamiętam, że węgiel lubił być na takich właśnie skałach. Kiedyś znalazłem glinę, pamiętam. W ogóle pamiętam, grałem pierwszy raz. O! Laptop mi tu się wyłączał za chwilę. Było takie okropne. I wiecie, co było najdziwniejsze? Że laptop się po prostu wyłączał, świat się usuwał, ale tworzyłem nowy, to był ten sam świat i miał te same rzeczy. Było dziwne. I wiedziałem, że to będzie węgiel. Tylko teraz zepsułem to. Pewnie. Zapewne tutaj jeszcze coś kiedyś zrobię. O, jakieś podwójne przejście będzie tutaj. Tutaj będzie tyle przejść takich podwodnych i podziemnych w ogóle, że głowa mała. I tak w ogóle to ten film trwa. Mi się wydaje, jakby trwał 10 minut, a chyba trwa mniej. Bo coś źle popatrzyłem, chyba na zegarek, jak patrzyłem, kiedy ma się film skończyć. Ale tam. Mam węgla, to mogę moją chatkę przyozdobić węglem. Ale tylko 16, więc... tutaj. To wygląda lepiej, no. Marnuję tyle węgla, ale to wygląda lepiej. Jeszcze tutaj, z każdej strony. Okej. Okay. Kiedyś to na wagę złota pochodnie były, he. Da. Okej, tu kiedyś będzie kolejka. O, pamiętam jeszcze, jak kiedyś były boostery. Kto pamięta boostery? Łapka w górę. Hihi. Może ja powinienem bardziej sprawdzić, jak tam się wchodzi. Tak. Powinienem kopać. Bo chcę kopać tak, żeby wejście było mniej więcej tutaj. Że wejdę po prostu tu, jakoś tu. Dobra, mam pomysł, będę kopał w inny sposób. Po prostu to potem zakopię. Jakoś tam. To się... Co? A to piecyk jest! Teraz kapłem dopiero. To jest... To sprawia, że to jest mój problem. Wam powiem. To będę musiał z tej strony. Może jakoś... Mam tak mało tego? Serio? Okej, na razie. Nie mam tutaj może... Nie ma craftinga przy sobie? Zrobi się kolejny. I łopatę bym chciał. A nawet dwie. No czemu by nie? Teraz tak. To z tej strony nie będzie. Okej, to przebuduję jeszcze bardziej niż bym początkowo zamierzał.
Przejście będzie tutaj. Na razie ten piasek to nic. I tak. Trochę tutaj. Ja to jeszcze pogłębię trochę, oczywiście. I tu. Okej, ja tą wodę trochę tak zmienię. I ja chcę mieć tutaj podwójne. Ponieważ symetria, ponieważ później boostery muszą być. I właśnie boostery wymagały sporo miejsca. Czy dodatkową kolej. Kto pamięta boostery? Łapka w górę. Co? Coś zepsułem chyba. To miało być w tom? Nie, to w ogóle ma 3 być. No to będą 3. No, wszystko, żeby wyglądało ładniej. Hehe, powiedzmy ładniej. W ogóle... zrobię sobie tutaj studnię z nieskończonym źródełkiem wody, bo czemu by nie? To będzie piękne. Okej, to tak średnio pasuje niby. I potrzebne mi są... A mogą być w sumie te... Już nie, tabliczki będą lepsze. Ale to później. Bo i tak muszę to trochę pogłębić niżej. Nie mam pojęcia, jakby to zrobić jeszcze. To była interesująca przygoda. Tak, ja muszę tym dać. Okej. Okej, teraz się to wszystko wykopię po prostu z jednej linii. Potem jeszcze kolejna będzie linia, tylko żeby się znowu nie zapadło. To jest ważne. Bo jak się zapadnie, to będzie źle. Mówię wam. Chyba jeszcze z dwa razy... Nie, dwa razy nie będzie. Taki ładny tunel będzie. I potem środkiem będzie takie... Mała kolej przebiegać. Będę mógł sobie szybko tam się przemieszczać. To jeszcze... Okej, tutaj będzie. Będzie wspaniale. Tak w ogóle to ja już może dam sobie... tutaj pochodnie w taki sposób, tutaj też dam sobie w taki sposób. Problem z pochodniami będzie tak naprawdę tutaj, ale w sumie mogę dać sobie tutaj albo gdzieś tutaj, a nie, bo to będą wszędzie piece. Właśnie, co? Spadłem sobie. Tutaj miałem taką rzecz zrobić. Okej. Tutaj tym kamieniem. Spokojnie, potem tutaj będzie wszędzie drewno. Chociaż, zobaczy się. I się zaraz właśnie rozwali. Żeby nie robić kolejnego crafting table'a. Po co ja to robię? Nieważne. 2. Zaraz będzie noc, to jest problem mały. Wykopię jak najwięcej mogę. Szybciej, kop, szybciej, panie. To mały problem trochę jest. Ja to może... drabinki właśnie. O. Na razie też będzie tak. Powoli, powoli to się będzie takie... Nie no, ja wszystko w ogóle pod wodą i pod ziemią połączę. Znaczy, chciałem kiedyś zrobić taką wielką wieżę tak do góry i żeby z tego były po prostu takie szklane... szklane tory. Znaczy tak... oszklone tekturami tak jechać wszędzie, w każdą stronę, jaką mam budowlę.
Ale to jest czasochłonne, wygląda słabo, znaczy chyba by wyglądało słabo. I lepiej portale robić, portale są ok. Ale co, mi się wydaje, że to już mogę kończyć. I tak jest noc. A więc co? I say goodbye.